W dzisiejszym odcinku dowiemy się, że agresywna ekspansja to tylko liczba. By the way, pamiętajcie, żeby wpaść na NEB, tam obecnie trwa letnia wyprzedaż, 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. Serdecznie zapraszam. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszą Hiszpanią. Nie będę robił Rzymu, ewentualnie zrobię go na sam koniec, bo też takie pytania się pojawiają w komentarzach, bo jak widzicie, jak wy tutaj podbiją, to od razu wam się to z tym kojarzy. Dzisiaj bierzemy się już za Persję na Holy War Cassius Belli. Skąd to mam, nie mając religii? Innych zapytacie, bo ich nie mam, tak? A to powiem wam, że kiedy jesteście papieżem, wyznaczacie na dany kraj krucjatę, możecie toczyć właśnie z tym Cassius Belli wojny z danym krajem i w zasadzie ja od razu lecę tą wojnę. Nie, bo mam centra handlu do ulepszenia, a potem się za to biorę. Bo coś sprytniejsi mogą już zauważyć, że anektowałem chyba większość moich wasali. Więc już nasz bazowy udział w handlu genuańskim wynosi 36%. No a mamy trochę tych miejsc jeszcze tutaj do ulepszenia na drugi poziom. I zaraz będę sprawdzał, gdzie ulepszymy na trzeci. Chociaż w sumie mam 5 tutaj handlarzy, więc mogę pewnie to ulepszyć w kilku miejscach. Ogólnie na pewno Florencja, z tego co widzę, Trade Power 37, Pisa 38, tutaj raczej nie, przynajmniej nie w tym momencie, no i Palermo 30. Aż się to prosi, żeby tutaj mieć trójkowe Trade Centra, taka Genua wtedy ma ile? 86, boli. Dobudowałem też już w międzyczasie nowy okręt flagowy, który ma właśnie Trade Power per Ship, wziąte tutaj Protect Trade, no i lecimy oczywiście do handlu genuańskiego. A, i musimy też przenieść tutaj naszą stolicę handlu i zaraz wszystko pozmieniać, żeby ten handel zaczął nam wreszcie płynąć, bo obecnie mamy 61 golda, a po zmianach będziemy mieli no ponad 100 golda, więc chyba było to opłacalne, tak mi się wydaje. Chociaż mamy tu jeszcze wiele do zrobienia, musimy zabrać handel Wenecji, Prowansji, papieżowi oraz co najważniejsze Genui. Czemu mając 69% mam taki mały udział? To mi trochę myli, ale to już jest pieśń przyszłości, my lecimy na Persję. O, dowódcy mi poginęli, no co za peszek, no i trójka w Siżu, lecimy. By the way, w międzyczasie dołączyłem do Ligi Katolickiej w wojnie o protestancką dominację i raczej wojna nam tutaj nie wybuchnie, co w sumie też nie jest złe. I tak będę dążył do rozwiązania chre. Na każdym papierze, szkle czy gemsach, które macie, raczej stawiajcie state house'y. Zresztą state house'y i tak powinniście mieć przynajmniej jeden na cały obszar jakiś taki, żeby jak najwięcej gatheringu tutaj zredukować, zwłaszcza na prowincjach, które są waszym state'em. Zapomniałem o tym budynku, a on jest super ważny przy WC-kach i niedługo czeka was klikanie i decydowanie, gdzie kasujecie manufakturę, a w której prowincji stawiacie state house. W pierwszej kolejności oczywiście na tych surowcach, o których wspomniałem, w drugiej kolejności no, na prowincjach, które mają jak najmniejszy development, no i jak najmniej punktów dyplomatycznych. No i niestety poprzedni władca mi zmarł. Mam teraz fajnego kolejnego następcę 462, ale ja chcę mieć Walezych na tronie, bo tutaj się non toper rodzą ci władcy i to jest moment na zmianę naszej dynastii, bo już w zasadzie nikogo nigdzie nie wrzucam, no może na Moskwę jeszcze mi się uda, ale to zobaczymy, więc trudno, mój następco, lecisz do kosza, no i trzeba zabić naszego Louis von Habsburga. No trochę tego wezmę, nie wszystko dla siebie, tutaj przekażemy część prowincji Farsowi, mamy trochę za dużą overextensję, no jak mówię, na ten moment już się nie przejmuję za bardzo agresywną ekspansją, więc biorę co mogę. Zapomniałem powiedzieć, że jakieś 10 lat temu zmieniłem już fokus totalnie na administracyjne, będziemy ich dużo potrzebowali i na tym jedziemy już chyba praktycznie do końca gry, tym bardziej, że rozwijamy jeszcze humanistyczne idee, kolejne będą ofensywne i myślę, że jeszcze ostatnie wezmę ilościowe z tych najbardziej mi potrzebnych. Dalej atakujemy Tunis, Gazikund o kolejne nasze kory, znaczy kory. Żądania terytorialne. W międzyczasie cały czas pamiętam o tym, żeby ulepszać tutaj te trade company. Najpierw z good produce, a dopiero całą resztę potem. Jest to nawet bardziej opłacalne od budowy manufaktur w tych rejonach. Prawie cały Osman zjedzony, jeszcze jedna prowincja na sam koniec nam zostanie. I zróbmy claima przy okazji. Tunis też. Co najważniejsze, to zabrać wybrzeże, żeby nas przestał piracić. No a całą resztę oddaję Tlemcenowi. I w sumie do was jeszcze takie pytanie mam. Ja muszę wam bardzo dokładnie tłumaczyć na przykład takie rzeczy,
dlaczego lepiej wychodzimy na zbudowaniu za 400 golda Broker Exchange zamiast spamić manufakturami, gdzie się da? No bo, znaczy z ciekawości jestem, tylko czy chcecie, żebym aż tak dokładnie wam tłumaczył, czy tylko powiedział, że to jest lepsze, tak róbcie. Czy też tłumaczył dlaczego? Bo w tym wypadku przykładowo, no dostajemy na raz, dwa, trzy, cztery, pięciu prowincjach plus 0,30 do Goods Produce w każdej jednej prowincji, co powoduje, że nas kosztuje to poniżej 100 golda za prowincję, tak? Jest to super. Co prawda manufaktura daje plus 1 w prowincji, ale sama manufaktura to jest 400 coś tam golda, jak nie 500. No, dużo więcej odzyskujemy za mniejszą cenę na samym początku. Teraz, kiedy już tu ukorowałem ziemię, no to wchodzę w Afganistan. No, chcę tu zdobyć jak najwięcej tych terytoriów jego, zanim będę musiał już wchodzić koniecznie w Indie. Najśpieszniejsze jest to, że miałem resetować truce z Persją, ale wszyscy mi ją biją i straciła wszystkie sojusze, więc nie jestem w stanie tego zrobić. W naszych stackach też już dorobiłem po 10 armat, żeby zajmować forty dwójkowe z maksymalnym bonusem. Jak to tutaj doszło? Ja nie mogę. Ej, mają wyjebiste zbroje, zobaczcie. Louis trafia niestety, no, jakby to powiedzieć, do wojska, prowadź nasze dzielne armie, obyś zginął szybko, bo obecnie w Francji trwa regencja. Jest spora szansa, że jak on wyjdzie na tron, nie będzie następcy. Fajnie byłoby mieć wtedy Walezych na tronie, nie? Carpet Siege Afganistanu. Ja muszę takich airów zabijać, no nie. A Walezy to mi się pewnie trafi 1-1-1, zamiast moje szczęście. Jeszcze się upewniam, tak, Royal Marriage mam tylko i wyłącznie z Francją, bo w innym wypadku jest zawsze pół na pół, że dostaniecie dynastię tego drugiego kraju, na przykład tak jak miałem przed chwilą jeszcze z Burgundią, a tak to mam w 100% szansę na to, że będzie Francja. Im więcej Royal Marriage, no tym większa losowość. A znowu, bez Royal Marriage dostalibyście losową dynastię z waszej grupy religijnej. I kulturowej, jakoś tak. Trochę duży ten Afganistan, no ale okej, biorę tą ziemię dla siebie. I znowu o czymś zapomniałem totalnie. Powinniśmy już od dobrych 20 lat zacząć zabierać ziemię i już jej nie sprzedawać za pieniądze, bo potrzebujemy nabić 65% tych kroplanców, czy tak. No tu ma być ten pasek w każdym bądź razie. O, jest mapka. Naprawdę jest mapka do przenoszenia ich centralizacji developmentu. Znaczy w sensie nie mapka, tylko tutaj ten panel boczny. On był zawsze? To Ledo trochę urosło. Ale i tak nie przebija mojej stolicy w Nowym Świecie. A to sprzedajemy za 765 dukatów tylko. W międzyczasie teraz dojadam te małe krajki tutaj, żeby was oczy nie bolały zbytnio. Bo na bankcie pewnie takie komentarze zaraz pojawią. Więc dojadam te krajki, które tutaj są. O, zapomniałem wezwać osobno Chińczyk Kajfę. No trudno. Nie uwierzycie, ale Commonwealth jest drugim krajem po mnie. Jest silniejszy od Francji. Jaki piękny widok. Lol, jest to drugi kraj na świecie. Wow. To oznacza, że Commonwealth albo muszę zdobyć pod Unię, albo 23 poziomu technologii dyplomatycznej zacząć atakować. Jedno z dwóch będzie. A jest to katolik. W świecie, gdzie jest bardzo mało protestantów. I reformatorów innych. Powiem wam, że pierwszy raz mi się zdarzyło to, że przez 10 lat trusa nie byłem w stanie zrobić ani jednego claima. Zobaczcie, jaką tutaj redukcję dostaję. Praktycznie zrobienie claima przez 10 lat jest niemożliwe. No trudno, atakujemy Sint bez Cassius Belli. Ogólnie czegoś takiego powinniście unikać, no ale tutaj za bardzo wyboru nie mam. Upierdliwa sprawa. No i dość sporo krajów też tutaj jest w tej wojnie niepotrzebnie, co odkryła mi dalszą część mapy. Więc dużo agresywnej ekspansji tu nabije. Trudno. Muszę w moich podejściach po 2C kiedyś spróbować zagrać z innowacyjnymi, bo bardzo szybko to się nabija obecnie. A 10% do all power cost na jakichś wczesnych etapach gry byłoby to wskazane. Na przykład na takiej Anglii. No tu chyba wygramy bitewkę, chociaż mają bardzo dużo wsparcia. Szkoda, że nie miałem tutaj spalonej prowincji, to byśmy tu na bank wygrali w kolejnych bitwach, a tak to no niestety za dużo tego wojska mają, cofnijmy się do Kabulu. To zaraz Afganistan wyjmiemy z tej wojny. Tutaj dalej lecę w tą stronę, żeby jakoś tutaj dojść do Gujaratu i wyjmować te kraje z wojny po kolei, żeby został nam tylko Sirhind. Sindh widzę, że już ma wojnę tylko i wyłącznie ze mną. Super. Więc teraz wyjmujmy sojuszników. A w międzyczasie cały czas stawiam i ulepszam tutaj w pierwszej kolejności ten budynek. Local Goods Produce. Sorki, że tak pokazuję go już kilka razy. No ale on jest super ważny, żeby go stawić w pierwszej kolejności. Bum, 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 bum. Wszystko ginie. o, gdzieś coś straciłem. Nie, ja zdobyłem. Okej, dobra, lecimy. Może do Delhi dojdziemy. Tak, wyjebiście, mamy dojście. A tutaj Gujarat wyrywa Stack Wipe'a, co jest bardzo
O kurde. Czy kogoś popip... No trudno, nie wsparłem Burgundii w tej wojnie. Będę musiał podbić cały ten region w takim razie. No ale teraz na wojnę z Polską to tak trochę nie za bardzo, jak jest całe moje wojsko jest w Indiach. Boże, przestańcie się rodzić, Habsburgowie! No i w międzyczasie rozwinąłem całe idee humanistyczne na maksa, co dało nam tolerancję. Ale jeszcze problemu nie rozwiązuje, będę musiał jeszcze przywilej jeden wziąć tutaj do końca gry potem. Dokładnie to ten, tylko na razie chcę cofnąć te tutaj, które mam. I o, i ten będziemy brali, zobaczcie. A nie, czekajcie, to mi lojalność dodaje. To ja to biorę, dziękuję. Wyjebiście. No i teraz nie mamy w ogóle już problemu z innowiercami. No i zjadamy praktycznie cały Sirhind. Dużo agresywnej ekspansji. Możliwa koalicja, ale będziemy sobie radzili z tym na bieżąco. O, w grę wygrał katolicyzm. Któż by się spodziewał? XD! What the fuck? Ja nie wiem, jak to się stanęło, ale nie będę tego żałował. Bez wojny, bez niczego. Unia za darmo, gites. Atakujemy Persję i chyba Multan, chociaż nie wiem, kto tutaj jest jego sojusznikiem, bo go nie widzę. Teraz widzę. No dobra, to Multanu osobno nie atakujemy. Atakujemy za to Persję od razu. A, ja wam chyba nie mówiłem o tym, że jak nie widzicie krajów, ich stolic i tak dalej, nie widzicie ich, nie nabijacie u nich agresywnej ekspansji. Zobaczcie, Multan jest tutaj zaraz obok nas, gdzie to wszystko podbiliśmy. Tutaj 200 chyba punktów agresywnej ekspansji dostałem i mam 0 z Multanem, bo go jeszcze nie widziałem. Fajna mechanika, nie? I dlatego tak się tutaj chcę całą tą region perski zjeść, bo tutaj jest dużo sunnickich krajów, które generują dużo agresywnej ekspansji, zanim się wezmę za Indię. No i poza tym ten region też jest równie bogaty jak Indie, a nawet chyba bogatszy, nie wiem, ktoś to liczył? Kurka, szkoda, że go nie wezwałem jednego osobno, miałbym tutaj wasala w tym regionie, a przydałoby się to, no trudno, bierzemy od niego tylko pieniądze, może i war reps, nie, pieniądze, bo nam to wydłuży trusa, a za chwilę za Gujarat się będziemy brali. Ech, teraz to najgorsze, szczerze mówiąc, to jest po prostu czekanie, żeby się to wszystko korowało i żebym mógł już zakończyć wojnę z Persją. A nam się zbliża już wojna z Gujaratem, niestety. Kiedy możemy to robić? 604 dopiero? Ech, długo. Uuu, jakie fajne. No, gdzież by mógł się indziej nam wprowadzić Global Trade, jak nie u nas? Bardzo mi się to podoba. A, i jako, że nastał biały pokój, o czym też zapomniałem wspomnieć, nie ma szans na to, że już się tutaj anglikanizm pojawi. Nie wiem, musiałem przegapić go jakoś. Moment wyboru tej decyzji przez Anglię. Trudno. To oznacza, że po Unii zdobytej nad Austrią... O! No może nam zaraz wpadnie ta Unia, nie wiem. Z Burgundią też tak było dziwnie. To dostaniemy Unię nad... dostajemy claimy, przepraszam. Nie już Unię, bo jeżeli Anglia zostaje katolicka, no to Unii nie dostajemy. Dostajemy claimy na wszystkie prowincje angielskie. Co w sumie jakieś tam super złe nie jest, no ale 425 punktów worldscora nie jest dobre. W Toskanii stawiam tutaj budynek, który zmniejsza state governing cost minus 40%, dlatego że tu jest szkło i dlatego że jest to jeden z naszych state'ów, który ma bardzo dużo developmentu, więc warto to zrobić. Zresztą w ogóle tutaj w tym regionie to też postawimy tutaj ten budynek oraz chyba tyle. Jak zdobędę Genuę, to Genua na pewno też go dostanie. Rzymu nie będę miał, ok, no ale u nas na przykład jeszcze ten region też jest warty, żeby tutaj to postawić. No i niestety kończy mi się też już gathering, więc będę musiał za chwilę postawić ten budynek dokładnie w każdym jednym state'cie, który tutaj mamy okorowany w tych regionach. Za to nie stawiajcie tego budynku na trade company, nie ma to sensu, tutaj tylko i wyłącznie budynek do gatheringu. Dlaczego? Bo jak zobaczycie, tutaj macie taką informację znośnie gatheringu. O, tutaj to dali, tak do osobnej w ogóle tego nie zauważyłem wcześniej, chyba było tutaj, dałbym głowę. Gathering w Trade Company wynosi plus 25%, więc jak postawicie Card House, to jest to redukowane. W późniejszym etapie postawicie tutaj ulepszenie tego do 50%, co da wam 99% redukcję na każdej jednej prowincji w Trade Company. Dlatego tutaj nie opłaca się tego budynku stawiać State House'u. Ja tymczasem prawie zjadłem całą Persję i szykujemy się teraz na wojnę z Gujaratem. W tym regionie ona tam toczy swoją wojnę, nieważne, i przenosimy nasze wojska w ten region.